Prawda, z nieoficjalnego serwisu Unii Nowa Sarzyna wypowiada się Paweł Wtorek, piłkarz Unii Nowa Sarzyna. Paweł, za nami ciężki mecz ze Stromykiem Malawa. Co masz do powiedzenia po tym meczu? Myślę, że mecz mógł się podobać kibicom, otwarty z obydwu stron. I myślę, że byliśmy o tą jedną bramkę mimo wszystko lepsi od Stromyka Malawa. Fajnie, że obydwie drużyny szanowały się na boisku. Podział punktów, także każda z drużyn jest zadowolona. Ale mimo wszystko myślę, że byliśmy tą drużyną troszeczkę lepszą od Malawy. Pawełku, jakie nastroje przed kolejnym meczem ze Stalą Mielec? Wiadomo, specyficzne boisko, sztuczna murawa. Okres przygotowawczy był na sztucznych boiskach. Czy to będzie jednak problemem dla nas w Mielcu, czy też nie? Myślę, że mamy tak wąską kadrę, że każdy mecz dla nas to jest bardzo trudny. I przed każdym meczem, powiedzmy, jest pewna niewiadoma, czy ktoś się wyleczy, czy jeszcze ktoś nie odpadnie. Naprawdę balansujemy na granicy. Ale myślę, że no, to jest bez różnicy, czy to jest sztuczne boisko, czy naturalna trawa. No, trzeba wyjść po prostu, biegać, walczyć, starać się grać w piłkę. Dziękuję. Na sam koniec, powiedz, zbliżają się święta wielkanocne. Ty jako zawodnik w imieniu drużyny, co możesz życzyć tutaj kibicom, sympatykom Unii Nowa Sarzyna? Życzę zdrowych, spokojnych świąt wszystkim kibicom Unii Nowa Sarzyna i wszystkiego najlepszego. Dziękuję serdecznie. Specjalnie dla serwisu internetowego Unii Nowa Sarzyna, Piotr Gaca, były zawodnik, kapitan zespołu Unii Nowa Sarzyna. Piotruś, wróciłeś na Stare Śmieci dzisiaj jako gość tutaj do Nowej Sarzyny. Co możesz powiedzieć o tym meczu? Znaczy, myślę, że wynik chyba zasłużony. Myśmy walczyli, choć sytuacji Unia miała chyba troszkę więcej, tam super krasne słowiatowo. Później jeszcze w końcówce sędzia podyktował rzut wolny pośredni. Wyszliśmy obronną ręką. Troszkę brakuje tych punktów nam przynajmniej do utrzymania, no ale mówię, że jak mecz na wyjeździe, mówię, no to remis jest dobry na wyjeździe, także no choć nie do końca, no ale myślę, że jakbyśmy mieli brać coś, to remis też wzięlibyśmy, także ważne, że wywieziony jest punkt. Przed wami kolejny mecz wyjazdowy w Tarnobrzegu, w Siarce, które, jak można zauważyć po tej kolejce, odbudowała się. Jakie wasze nastroje przed tym meczem? Czy już myślicie o tym meczu? Na pewno przeanalizujemy ten mecz dzisiejszy, w poniedziałek, wtorek na treningu, ale myślę, że ta liga pokazuje, że po prostu każdy z każdym może wygrać. Przykład Polonia, która wygrywa 4-2 z Partyzantem w sobotę, czy nawet Siarka Tarnobrzeg, która przegrywa dwa mecze, a wygrywa w Krośnie, która wygrywa znowu dwa mecze wcześniejsze. Nie? I myślę, że to jest taka liga, że trzeba po prostu powalczyć, trochę szczęścia. I myślę, że można wygrać. Którego, powiedz mi, czy wasze treningi już odbywają się na tym boisku Krasnowi-Krasny? Czy jeszcze nie znacie specyfiki tego boiska? Nie. Na tą chwilę mamy tylko te wszystkie mecze u siebie w Krasnym. Jeszcze na razie nie weszliśmy na nie. Mamy wejść tam raz w tygodniu. Tak, trenujemy na własnym obiekcie, który po prostu czasami nadaje się do treningu, czasami nie. W zależności od warunków pogodowych. Piotrek, na sam koniec, zbliżają się święta wielkanocne, z waszym uśrednictwem, możesz tutaj kibicom zarówno w Sarzynie, jak i w Malawie przekazać życzenia. No, chciałem życzyć wesołych, szczęśliwych, spokojnych świąt. Wszystkiego najlepszego i tyle, no co mogę więcej życzyć. Dziękujemy serdecznie panu Piotrkowi Gace, dziękujemy.